Podczas pandemii COVID-19 każdy z nas stara się jak najlepiej zabezpieczyć przed wirusem. I nie mówimy tutaj tylko o maseczkach, dezynfekcji rąk czy zachowaniu dystansu, ale również o zbudowaniu odporności. O tym, czy dieta może nam w tym wszystkim pomóc, opowie nam dzisiaj pan profesor Leszek Czupryniak, diabetolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, czy odpowiednio dobrana dieta może pomóc nam budować odporność, w tym również odporność przeciw koronawirusowi powodującemu COVID-19? No, powszechny pogląd jest taki, że właściwe żywienie jest w ogóle podstawą zdrowia nas wszystkich. Na pewno odpowiedź na to, czy żywieniem możemy poprawić swoją odporność, jest twierdząca. Zdrowe żywienie powinno się składać, i to wiemy dzisiaj na pewno, z produktów jak najmniej przetworzonych, zawierających raczej więcej niż mniej białka, jak najmniej węglowodanów prostych. Powinna też zawierać odpowiednią ilość tłuszczów, także tłuszczów płynnych. W nich rozpuszczają się witaminy, które są ważne chociażby właśnie dla utrzymania dobrego działania układu odpornościowego. Najpoważniejszym czy najpowszechniejszym skutkiem epidemii i tego, że pozostajemy w domach, jest to, że dosyć poważnie przytyliśmy. Wszyscy kilka kilogramów. Relacja jest dwukierunkowa, bo z jednej strony, tak jak mówię, raczej przyjmujemy, że osoby otyłe gorzej będą przechorowywały COVID-19, ale zarazem sam fakt epidemii powoduje, że tych otyłych będzie więcej. Tak? Masę ludzi przestało wychodzić z domu do pracy, ćwiczyć to już w ogóle, tam mało kto ćwiczy, ale przynajmniej do pracy się wychodzi, dystans do lodówki się zwiększa, tak? A jeżeli ktoś przechodzi na pracę domową, jest w domu, lodówka jest pod ręką, w dodatku mnóstwo ludzi jednak znalazło się w potężnym stresie. Zajadają stres. Tak, my to do tej pory widzimy, że pacjenci nie chcą przychodzić do poradni, nie chcą przychodzić do szpitali, bo się boją w ogóle, czasem nie chcą wychodzić z domu. Teraz już jest trochę lepiej, ale oczywiście, że ten stres, jak człowiek jest w domu, to ten mechanizm, czy to działa różnie u różnych osób, ale w dwie strony. Część ludzi w stresie traci apetyt i nie je nic, ale większość jednak ma rozkręcony apetyt i je więcej. Jaką my osoby starsze mamy stosować dietę, żeby być zdrowymi? Żywienie osób starszych jest w ogóle kluczowe dla ich dobrego funkcjonowania, dlatego że odporność, jakby siły witalne w starszym wieku robią się coraz mniejsze i bardzo łatwo jakiekolwiek niedobory żywieniowe doprowadzają do rozwoju innych chorób. Ten sposób żywienia osób starszych powinien być przede wszystkim przez nich akceptowany. I to podkreślają zawsze dietetycy obecnie, że nie możemy wymyślać rzeczy i zalecać takiego jedzenia, którego ktoś przez tydzień wytrzyma, ale potem od tego odejdzie. Więc trzeba wiedzieć, co ta starsza osoba lubi i w obrębie tego, co lubi, szukać produktów, które zapewnią wszystko to, co jest niezbędne w zakresie zawartości mikro, jak i makroelementów. Co to znaczy zdrowo się odżywiać i czy w ogóle jest coś takiego jak zdrowa żywność? Tutaj z dużą pomocą i to my jakby w środowisku medycznym, metabolicznym, żywieniowym wiemy o tym od samego początku. NFZ przyszedł z bardzo dobrą pomocą, bo na stronie NFZ-u można znaleźć przecież różne diety także dla seniorów i to są diety naprawdę dobrze ułożone i takie do zrealizowania. Jestem na diecie warzywnej, którą nie bardzo lubię, ale z konieczności muszę to robić. Powinno się dietę w ogóle stosować, ale nie ma to takiej tak zwanej specjalnej diety dla cukrzyków. Bo cukrzyk praktycznie może zjeść wiele rzeczy, tylko potrzebny jest do tego później ruch. Panie doktorze, dlaczego tak ważne jest, żebyśmy konsultowali przyjmowanie różnych leków, łączenie różnych leków z lekarzem? Leki mają swoją aktywność różną. I ta różna aktywność leków powoduje, że z innym lekiem bądź z pożywieniem mogą tworzyć tak zwane złe małżeństwo. W efekcie pojawienia się takiego złego małżeństwa dochodzi do przerwania procesu leczenia, a następuje, ja mówię oczywiście w dużym uproszczeniu, proces szkodzenia organizmowi pacjenta. Polacy bardzo często próbują na własną rękę się leczyć czy podleczać i korzystają w tym celu z suplementów diety. Czy warto z nich korzystać, a jeżeli tak, to kiedy? Suplementacja
musi być mądra. Aby była mądra, musimy wiedzieć więcej niż po przeczytaniu dwóch zdań z reklamy w mediach bądź w internecie. Dlatego ja zalecam zawsze pacjentom bardzo dużą wstrzemięźliwość i powiedziałbym tak, samoleczenie jest dobrą rzeczą, bo pozwala nam pomóc sobie przy błahych rzeczach, natomiast to samoleczenie kontynuowane, w tym również suplementacja, kontynuowane w sytuacji, kiedy mamy leczenie poważne na choroby przewlekłe, powinno być wstrzymane. To, co pomogło goździkowej, nie pomoże całej kamienicy, dlatego proszę pamiętać, żeby zawsze lekarzowi zgłaszać te suplementy diety, które się bierze samodzielnie, szczególnie w leczeniu chorób przewlekłych. Musieliśmy zostać w domu, coś w tym domu trzeba było robić, więc nagle okazało się, że masowo zaczęliśmy gotować, piec chleb. Faktycznie to jedzenie stało się takim elementem z jednej strony ważnym, zauważyliśmy to gotowanie jako taki istotny element tej naszej codzienności, w pewnej mierze byliśmy na to zdani. Dla części z nas to było odkrycie, dla części z nas okazało się, że to jest też coś może męczącego, takie codzienne stanie w kuchni. Natomiast wydaje mi się, że dla wielu z nas też to był czas, kiedy mogliśmy się zastanowić, co jemy, jak jemy. Ta kwestia zdrowia faktycznie była jedną z najczęściej dyskutowanych kwestii. Mieliśmy ograniczoną ilość ruchu, faktycznie to jedzenie stało się sposobem na spędzanie czasu, więc i dla części z nas konsekwencją tego były dodatkowe kilogramy, no plus do tego stres, zawirowania finansowe dla części z nas, bo część z nas straciła pracę, dla części z nas to był taki okres bardzo, bardzo stresujący. To wszystko odbija się na jedzeniu. Duże prawdopodobieństwo, że to jedzenie będzie jednym z takich ważnych sposobów, żeby zadbać o odporność, a z drugiej strony, żeby pamiętać, że jedzenie tak samo jak jest piękną dziedziną życia, tak samo wiążą się z nią też pewnego rodzaju ryzyka, jak między innymi tych kilka dodatkowych kilogramów, które mogą stanowić również zagrożenie dla naszego zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia od zawsze promuje aktywność fizyczną i zdrowe żywienie. To są bardzo ważne elementy odpowiedzialne za nasz stan zdrowia i one są szczególnie również ważne w dobie pandemii. Pamiętajmy, że ograniczenie naszych aktywności związane z izolacją, przesiadywanie w domu, praca zdalna, to wszystko są ryzyka, które odbijają się na naszej właśnie aktywności i również na naszej diecie. Dlatego proponujemy Państwu rozwiązanie, które adresuje oba te zagadnienia. Po pierwsze, na naszym kanale internetowym Akademia NFZ możecie Państwo znaleźć filmy, serię filmów, które opowiadają o tym, jak zachować aktywność fizyczną, nawet będąc w domu. Po drugie, do Państwa dyspozycji oddaliśmy już jakiś czas temu portal Zdrowe Diety pod adresem diety.nfz.gov.pl, na którym można otrzymać dietę, która jest dostosowana do indywidualnego zapotrzebowania kalorycznego, płci, wieku i innych parametrów. Także serdecznie zapraszamy do korzystania. Higiena i bezpieczeństwo to przede wszystkim częsta dezynfekcja naszych rąk, ale także otoczenia, w którym funkcjonujemy, przeróżnych powierzchni. To zdecydowanie utrzymywanie dystansu społecznego, im on jest większy, tym lepiej. To noszenie maseczek w przestrzeniach zamkniętych, w miejscach publicznych, gdzie jest dużo ludzi, ale to jest także przebywanie na świeżym powietrzu, unikanie zamkniętych pomieszczeń, bo tam przede wszystkim dochodzi do zakażenia. Myć ręce częściej i dłużej niż to do tej pory robiliśmy. Przestrzeganie zasad racjonalnego odżywiania się i kupowania w zdrowej żywności. Chodzi o to, żeby zakładać maseczki. Wsiadając do komunikacji miejskiej czy do sklepu wchodząc. Trzeba być odpowiedzialny, nosić maseczkę jak trzeba
i nie zarażać innych. Bądźmy odpowiedzialni oznacza kontakt z ochroną zdrowia wtedy, kiedy coś nam jest. Kiedy mamy pierwsze objawy infekcji, czy w ogóle zaczynamy się źle czuć. Nie ma powodu, żeby się obawiać lekarza. Bądźmy odpowiedzialni, to też rozsądne korzystanie z pomocy medycznej. Nie ma już takiego pędu ruchu, jak to kiedyś było przed pandemią. Już ludzie nie są tacy, tak szybko nie działają. Już jest to wszystko spowolnione. No, świat się zmienia w stopniu kompletnie nieoczekiwanym. Jakby mi ktoś, komukolwiek z Państwa, powiedział w styczniu, że będę na kwarantannie w marcu czy kwietniu, że świat będzie wyglądał tak jak teraz, że ludzie przestaną chodzić do pracy, miasta wymrą na długie tygodnie, że nie będzie można latać samolotem. Nikt by z nas w to nie uwierzył. W życiu można być pewnym tylko jednego – niespodzianek. I rok 2020 dokładnie to nam pokazuje. A więc świat się zmienia. Z perspektywy środka epidemii możemy myśleć, że na gorsze, ale długofalowo możemy być optymistami. Na pewno więcej będzie z tego dobrego niż złego.